Ponieważ będąc na poprzedniej edycji tutaj w IDRON, troszeczkę rozmawiałem z wami, rozmawiałem o antyfrodzie, o technologii antyfrodowej, którą się zajmujemy. Była część zrozumienia, ale mam wrażenie, że nie do końca. I stwierdziliśmy wspólnie z zespołem, że chcemy wam to przekazać od zaplecza. Czyli na dobrą sprawę chcę wam pokazać, z czym my na co dzień się spieramy, z czym my walczymy. Na przykładzie takiego niemalże tutoriala, jak zostać fraudsterem, jak to wygląda, jak to przebiega. Więc w momencie, gdybyśmy chcieli zostać taką osobą, która no, po prostu jest przestępcą tylko w tej wirtualnej rzeczywistości, musimy zacząć od paru prostych kroków. Wpierw przydałaby nam się jakaś wiedza. Ja, mówiąc całkowicie osobiście, kiedy w ogóle dołączyłem do Netona na samym początku, miałem wrażenie, że to jest wiedza tajemna, którą posiadają tylko no, wykwalifikowani hakerzy. Prawda jest taka, że każdy z nas, który tutaj siedzi, może naprawdę z niewielkim wysiłkiem, niedużym nakładem zacząć taką przygodę, jeżeli ktoś miałby ochotę. To, co tutaj widzicie, to jest bardzo prosty przewodnik, encyklopedia, która jest w sieci dostępna płatnie bądź bezpłatnie, w zależności, które dostępne wersje, mówiąca krok po kroku, w jaki sposób możemy zdobyć narzędzia do tego potrzebne, jak ich używać, gdzie są pułapki, w jaki sposób lawirować między zabezpieczeniami. Naprawdę encyklopedia. Tam jest ogrom wiedzy. Kiedy już uda nam się przejść i jakby zdobyć tą podstawową wiedzę, musimy właśnie przejść krok dalej, czyli mieć podstawowe narzędzie, czyli cudze pieniądze. Na tym wiadomo, no, na swoich nie będziemy eksperymentować. Tu z pomocą przyjdzie nam Dark Web. Nie wiem, czy mieliście styczność kiedyś, jakieś doświadczenia, miejsce straszne. Natomiast to, co tam nas interesuje, to jest typowy marketplace. Marketplace, który wygląda jak Allegro, eBay, tylko produkt jest troszeczkę innego kalibru. To, co tutaj widzicie, to są po prostu karty kredytowe. To są karty, które mogą być na dobrą sprawę każdego z nas. Tu wyselekcjonowaliśmy po prostu karty z Polski. Możemy oczywiście filtrować to odpowiednio. Na niektórych marketplace'ach, Dark Webie znajdziemy nawet z imieniem, nazwiskiem osoby, która jest posiadaczem karty. Więc zakładając, że naszym celem jest ten przysłowiowy Gucci za piątaka, selekcjonujemy karty. Coś, co nas przede wszystkim interesuje, to jest jakość, czyli raczej pójdziemy w karty kredytowe i też w zależności od rodzaju, platynowe, złote karty, wiadomo, mają większe limity, więcej pieniędzy się za nimi kryje, więc możemy sobie na więcej wtedy pozwolić. W tym niestety też są pułapki. Pamiętajcie, że jesteśmy jednak w środowisku przestępców, więc oni też siebie nawzajem chcą oszukać. Nie mamy gwarancji, że te karty nie zostały już wykorzystane, zablokowane bądź zgłoszone. To też mogą być pewnego rodzaju pułapki. Ceny kart wahają się od kilku do kilkudziesięciu dolarów. Te droższe są wzbogacone po prostu o dodatkowe dane. To mogą być naprawdę rzeczy, które no, nie przytkały, jak się dowiedziałem, że razem z kartą bez problemów możemy też kupić sobie nazwisko panieńskie właściciela, czy adres zameldowania, który pomoże nam w późniejszej weryfikacji banku, gdyby ten zdecydował się na takie rzeczy. W porządku. Mamy podstawową wiedzę, mamy cudze pieniądze. Tutaj od razu też zaznaczę, że raczej nie będziemy kupować pojedynczych kart, kupimy ich dziesiątki, setki bądź tysiące, ze względu na to, że nie mamy pewności, czy nasz pierwszy atak będzie sukcesem, też będziemy po prostu próbować atakować różne miejsca. Tak więc kolejnym naszym etapem jest obranie celu. Jeżeli mówimy o tym Gucci, mówimy o produkcie typowo fizycznym, szukamy marketplace'u. Szukamy e-commerce'u, który nam tą możliwość dostarczy. Wierzcie mi lub nie, ale tutaj owszem, są giganty, są duże firmy, które raczej są świadome tych rzeczy, ale celem nie są tylko duże firmy. Fraudsterzy również będą celować w te małe firmki, które gdzieś dopiero zaczynają, prosperują. Głównie dlatego, załóżmy, że my dopiero zaczynamy naszą przygodę fraudowania, musimy się na czymś nauczyć. Musimy od czegoś zacząć. Obstawiam, że gdybyśmy zaczęli od takiego Netflixa, to ich zabezpieczenia antyfraudowe położyłyby nas na pierwszym kroku.
jednak oni mają w czym inwestować i trochę się na tym znają. Więc żeby, aby obrosnąć w piórka, zacznijmy może od mniejszych podmiotów. Kiedy już obraliśmy cel, tutaj również pomocą będzie dla nas dark web, gdzie na forach prosterzy wymieniają się nawzajem doświadczeniami, gdzie są luki, jak je obejść, gdzie są jakieś słabe punkty. Możemy ruszać dalej do już rzeczy, która nas najbardziej interesuje, czyli do ataku. Ja bardzo lubię tutaj porównywać to do rabusia, który napada na bank, ponieważ że mało kto raczej zrobiłby to tak, jak my tutaj siedzimy, prosto z marszu. Starałby się w jakiś sposób zamaskować, założyć jakąś kominiarkę, ukryć swoją tożsamość, jakieś cechy szczególne. Dokładnie to samo robi fraudster przed atakiem. To, co widzicie, to jest bardzo podstawowe narzędzie do tak zwanego spufowania, ukrywania swojej tożsamości w sieci oraz zmiany bardzo różnych, wielu, już nie chcąc wchodzić w techniczne aspekty, bardzo wielu czynników. Staramy się zmodyfikować swoją przeglądarkę, swój komputer, którego używamy, ale zmienić informację, która dotrze do serwerów e-commerce. Po co? Dwie rzeczy. Pierwsze, tak jak wspomniałem, staramy się ukryć, żeby być jak najmniej rozpoznawalnym. Drugie, jeżeli my kupimy powiedzmy 100, 1000 kart i będziemy na jednym komputerze, na jednej przeglądarce zmieniać tylko karty, to jest najprostsze, co każde zabezpieczenie antyfraudowe wykryje. Że ktoś po prostu zmienia karty, podmienia je non-stop i szuka dalej. Więc to momentalnie zostaniemy zablokowani, zgłoszeni, nic z tego nam nie wyjdzie. Dlatego musimy do każdej karty zmieniać coś w naszym systemie, coś w naszym sygnale, który wychodzi do e-commerce'u. Tutaj najczęściej już osoby, które potrafią takie rzeczy robić, używają jakichś botów, które ustawiają, automatycznie gdzieś zmieniają, zaciągając tylko dane. No dobra, mamy z sukcesem wykonany atak. Kolejną rzeczą, kiedy już przyszedł do nas nasza torebka Gucciego, pomijam specjalnie aspekt dostawy. Mam wrażenie, że logiczne będzie, że raczej nie zamawiamy tego do naszego domu, żeby razem z torebką policja nie przyszła, ale kolejną rzeczą jest w jakiś sposób spieniężenie tego. Chyba że wykorzystujemy na cele własne, ale też dla mnie było zaskoczeniem, że praktycznie 90% fraudsterów żyją z tego. To jest ich pełen etat. Oni po prostu robią to na co dzień, tym się zajmują. Dokładnie tak samo jak były marketplace, gdzie mogliśmy kupić karty, tak samo wygląda cały handel z skradzionymi rzeczami, które oczywiście transakcje dokonywane są w bitcoinach, żeby zatrzeć jak najmocniej ślady, ale również bardzo ciekawym aspektem jest na przykład aplikacja Telegram, nie wiem czy ktoś z was kojarzy, dobrze szyfrowana aplikacja, gdzie nawet my nie musimy znać się na tym. Możemy znaleźć osobę, która ogłasza się, że takie torebki Gucci ściąga. Jest oczywiście jakiś pośrednik, przeważnie moderatorzy forów w dark webie, którzy pośredniczą, w tym momencie my zlecamy komuś, on dokonuje ataku, dostarcza nam jedynie produkt. Proste, nie namęczymy się. Teraz pytanie, co my jako Neton, jaką wiedzę my czerpiemy z tego wszystkiego, co znajdujemy w dark webie, na zespół, który to śledzi. Tak jak wam wspomniałem, kluczowym aspektem przy ataku jest ukrycie tej tożsamości, zmienianie jak największej ilości aspektów. Jeżeli chcemy gdzieś zatrzeć te ślady, skąd pochodzi na źródło połączenia sieci, gdzie może być różnych VPN-ów, proxy, tak samo zmienianie najróżniejszych składowych przeglądarki czy systemu, to jakieś wirtualne maszyny, mówię, nie chcę wchodzić w technikalia, ale będziemy stosować najróżniejsze technologie. My te sygnały bardzo, bardzo wielopłaszczyznowo analizujemy, potrafiąc wykryć najmniejsze zmiany w sygnale, który trafia do was na serwery. I to, co też wcześniej wspominałem, bardzo dużo fraudsterów ustawia jakieś boty. To też w zależności, na ile oni są zaawansowani w tym, co robią, w tym, co potrafią. Niektórzy z automatu po prostu ustawią, żeby bot wklepywał dane. Momentalnie jesteśmy w stanie wychwycić na przykład, że ani klawiatura, ani myszka nie jest używana. Można od razu do kolejnej weryfikacji użyć. Są już fraudsterzy, którzy idą krok dalej i stosują na przykład boty, które udają człowieka, starają się wklepywać mechanicznie. Też człowiek, pisząc na klawiaturze, nigdy praktycznie nie wciska jednego klawisza naraz. Zawsze jest jakiś minimalny przeskok między klawiszami. To są czynniki, które wychwytujemy. Stany baterii,
nie wiem, ilość wątków na procesorze, to są bardzo techniczne rzeczy, wydają się nieznaczące, ale mają gigantyczny wpływ na analizę tego człowieka. Mam wrażenie, że warto o tym pamiętać, warto się zastanowić, jakie rzeczy czyhają na każdego z nas, nie tylko jeżeli chodzi o e-commerce, jeżeli chodzi o wasze biznesy, jakie jest ryzyko, ale również jeżeli chodzi o nas, posiadaczy kart, bo naprawdę to, co znajduje się w Dark Webie, to jakie tam są informacje, mnie osobiście to przeraziło. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć więcej, co jest, co wiemy o tych zagrożeniach, co tam czyha, zapraszam, z chęcią o tym poopowiadam. Dzięki.